ten symbol tutaj, ten trójkącik z kreseczką w środku, jest w większości na świecie używany jako oznaczenie trzech oczek prawych przerobionych razem ze środkowym oczkiem na wierzchu. Skrót do niego po polsku jest 3PW, przy czym P duże, W małe. W angielskojęzycznym słowniku jest to CDD, CDD, co w całości nazywa się Central Double Decrease. Ja zaraz Wam pokażę, zademonstruję, jak już mamy oczka na drucie, w jaki sposób będziemy to przerabiać. Ten symbol powoduje nam, że zmniejszamy ilość oczek o 2. To znaczy, z trzech oczek będziemy robili jedno. Czyli przerabiamy trzy oczka razem i to środkowe oczko z tych trzech oczek będzie na wierzchu. To zwężenie będzie wykonane tutaj, na środku, na tych trzech oczkach. Ja wykonałam już tutaj to zwężenie przez kilka poprzednich rzędów i ono utworzyło nam taki ładny łańcuszek tutaj na wierzchu. Teraz pokażę, jak robimy to. Ja pierwsze oczko sobie przełożę. Następne trzy oczka sobie przerobię na prawo, bo tak mam tutaj we wzorze. Aż dojdę do momentu, gdzie ma być wykonane to podwójne zwężenie. Na tych trzech oczkach. Aby to wykonać, musimy najpierw zamienić kolejność oczek, tych dwóch pierwszych oczek na drucie. Czyli nasze drugie oczko musi być pierwsze, a pierwsze oczko musi być drugie. Więc można to sobie zrobić, zdejmując na przykład pierwsze oczko, tak jak warkocza się robi. Zdejmując sobie to tak, do tyłu, przekładając to oczko i zakładając z powrotem to oczko. Można tak, ale to jest bardzo dużo roboty. Ja pokażę Wam, jak ja to robię. Czyli ja to robię bez używania żadnych dodatkowych markerów czy igieł. Ja po prostu robię tak, że prawy drut wbijam tutaj z przodu w drugie oczko. To pierwsze oczko łapię pomiędzy wskazującym a kciukiem i ściągam z drutu. I trzymam cały czas. Następnie zdejmuję to drugie oczko z drutu, ale mam już je na drucie prawym. I teraz to pierwsze oczko, które trzymam w palcach, wkładam z powrotem na drut lewy. A to drugie oczko z tego drutu z powrotem też na lewy. I widzicie, co się stało? Zamieniłam kolejność tych dwóch oczek. Pokażę Wam to jeszcze raz. Wbijamy się od prawej strony w drugie oczko. Mamy je na tym drucie już prawym. Teraz łapiemy naszym wskazującym i kciukiem to oczko drugie i przytrzymujemy sobie, żeby nam nie uciekło. Zdejmujemy to drugie oczko z drutu lewego i mamy tylko je na prawym. I teraz to pierwsze oczko, co mamy w palcach, przekładamy na drut lewy. I teraz przekładamy to drugie oczko też na drut lewy. I teraz mamy zmienioną kolejność tych oczek na drucie. I teraz przerabiamy razem te dwa oczka, które żeśmy zmieniły kolejność i jeszcze następne trzecie oczko, ponieważ trzy oczka mamy przerobić razem. Przerabiamy je na prawo, tak jak oczko prawe przez tylnią nóżkę. I zdejmujemy z drutu. I widzicie, co się stało? Taki ładny łańcuszek nam się tutaj układa. Czyli oczko, które było środkowe, jest tutaj na wierzchu. Dlatego się nazywa trzy oczka prawe przerobione razem ze środkowym na wierzchu. I dalej możemy kontynuować już danym wzorem, jaki mamy wykonać.
Dziękuję bardzo.